Stoję tu przed wami, bo nie zgadzam się z wieloma aspektami otaczającej mnie rzeczywistości. Szczepienia ochronne, proszę państwa, to oksymoron. Nie chcę dłużej tkwić założonymi rękami i licząc na to, że jakoś tam będzie. Do zmian obowiązującego prawa na takie, w którym ponownie staniemy się wolnymi ludźmi. To oznacza również wspólne podejmowanie decyzji i wspólną odpowiedzialność za powodzenie projektu. Cześć. Poszedłem w odludne miejsce, aby przygotowywać się do jutrzejszego spotkania. Zresztą od kilku dni nic innego nie robię, jak szlifuję swoje wystąpienie. Targają mną sprzeczne emocje. Z jednej strony jestem pełen nadziei, a z drugiej strony pełen obaw. Fakt, zapisało się 27 osób, będzie część takich, które się nie zapisały, a zdeklarowały się, że przyjdą. A z drugiej strony moje doświadczenie mówi, że jeśli z tych 27 zapisanych przyjdzie 20, to będzie sukces. Martwię się, czy to, co chcę powiedzieć, czy pomysł, którym chcę się podzielić, spotka się z akceptacją. Czy znajdą się ludzie, którzy będą chcieli się włączyć. Mam też pewien stres związany z występowaniem przed wieloma osobami. Co prawda wystąpienia publiczne nie są mi obce, bo od wielu, wielu lat prowadzę kursy fotografii i niejednokrotnie mówiłem do licznej grupy osób, ale fotografię mam od w jednym palcu, a tu będę mówił o rzeczach w pewnym sensie dla mnie nowych. Jest to dla mnie tym bardziej trudne, że nie czuję się żadnym liderem czy przywódcą, a ja jestem po prostu zwykłym pechem, zwykłym ojcem, który po prostu nie chce biernie godzić się ze staną rzeczywistością. Chcę bronić dobra swojego dziecka i innych dzieci. Nie wiem, jak to się jutro zakończy. Boję się rozczarowania. Ja bardzo wierzę w ludzi. Wierzę w to, że są dobrzy. Ale też zdaję sobie sprawę, że jesteśmy leniwi. Jesteśmy zaprogramowani na niemoc. Wmawia nam się, że jesteśmy bezsilni, że musimy godzić się ze staną rzeczywistością i siedzieć cicho. Niestety, znakomita większość ludzi w to wierzy. Ja postaram się jutro dać wiarę, dać nadzieję, że wcale tak być nie musi. Ale czy mi się to uda? Jak zawsze, staram się być dobrej myśli. Ale czasami to jest bardzo trudne. Wziąłem na siebie dużą odpowiedzialność, postawiłem przed sobą bardzo ambitne cele i ta niepewność mnie zżera od środka. Mam nadzieję, że do zobaczenia jutro.